Hej, witajcie, tutaj Mike. Dzisiaj szybki odcinek ciekawostek na temat Gwiezdnych Wojen. Zapewne większość z Was wie, czym jest rozkaz 66, który został wydany klonom przez kanclerza Palpatina, a w jego konsekwencji doszło praktycznie do całkowitego wyniszczenia zakonu Jedi. Okazuje się, że klonom zostało zakodowanych podczas treningu na Kamino wiele innych dyrektyw w ramach zestawu instrukcji awaryjnych Wielkiej Armii Republiki. Jednym z takich rozkazów jest numer 37. Według mnie jeden z najbardziej strasznych, jakie klony miały wykonać, gdyby zaszła taka potrzeba. Tutaj ciekaw jestem tego, że Jedi nie wiedzieli nic na temat części tych rozkazów. Rozkaz 66 na przykład został dodany później, gdy hrabia Dooku przywiózł go na Kamino w postaci biochipu. Zapewne w ten sam sposób dodano rozkaz 37. I o ile słynny rozkaz 66 mówił, w przypadku działania oficerów Jedi wbrew interesom Republiki, po otrzymaniu szczegółowych rozkazów zweryfikowanych jako pochodzące bezpośrednio od naczelnego dowódcy, czyli kanclerza, dowódcy VAR wyeliminują fizycznie wzmiankowych oficerów, a dowodzenie VAR zostanie na powrót przejęte przez naczelnego dowódcę kanclerza do czasu utworzenia nowej hierarchii dowodzenia. Gdy większość Jedi zginęła podczas masakry rozkazu 66, pewnej części udało się zbiec. Po tych wydarzeniach nastała wielka czystka, gdzie wyspecjalizowane siły imperialne wyszukiwały ukrywających się rycerzy. I tutaj ujawnia się rozkaz 37, który był tragiczny w skutkach, bardziej niż jakikolwiek inny rozkaz. No może poza rozkazem Base Delta Zero, o którym opowiem w innym odcinku. Wracając do 37, polegał na tym, że w jego ramach klony mogły używać cywilów jako zakładników, używać siły bezpośredniej wobec populacji, np. mieszkańców miast, do tego dochodziły masowe areszty oraz godziny policyjne. W ostateczności siły Imperium wydawały ultimatum mieszkańcom planety. Jeżeli ultimatum nie było wypełnione, klony przeprowadzały masową eksterminację całej populacji lub wyznaczonej jej części, jak i też aresztowanych cywili, aby poprzez egzekucję na nich wywołać panikę i strach, co miało spowodować współpracę z Imperium. Jedynym udokumentowanym przypadkiem użycia rozkazu 37 była sytuacja na planecie Belasa, na której ukrywał się rycerz Jedi Ferus Olin. Gdy potwierdzono jego obecność, na planecie rozpoczęto blokadę globu, który opuścić mogli jedynie przedstawiciele innych ras, którzy aktualnie przebywali na planecie. Wraz z blokadą planetarną rozpoczęły się masowe aresztowania z użyciem brutalnej siły na mieszkańcach. Po licznych aresztowaniach i zgromadzeniu dużej ilości cywili w więzieniach siły imperialne wydały ultimatum w ramach rozkazu 37 dla stolicy USA. Jeżeli w ciągu 24 godzin Jedi Ferus Olin nie podda się sam lub nie zostanie wydany, pojmani cywili zostaną poddani egzekucji. Jedi przewidział, że kanclerz Palpatine nie dotrzyma warunków ultimatum, nawet gdy on się podda. Kierowany tą myślą, Ferus ucieka z Belasy, a na planecie dokonuje się wielka masowa egzekucja pojmanych więźniów, jak i mieszkańców stolicy. Sami teraz widzicie, czemu rozkaz ten był straszny. O ile 66 uderzał w niewielką grupę, jaką byli Jedi, tak 37 powodował niesamowite straty w ludności cywilnej. Klony nie miały litości ani dla kobiet, jak i dla dzieci. Teraz już wiecie też, czemu Jedi ukrywali się na odległych, niezamieszkanych planetach. Po to, by unikać egzekwowania rozkazu i nie doprowadzać do ludobójstwa ze strony imperialnej armii. Na dziś to koniec ciekawostek. Niedługo pojawią się następne, a teraz powiedzcie mi, co byście zrobili na miejscu Ferusa Olina? Napiszcie w komentarzach, a ja pozdrawiam Was serdecznie i żegnam się z Wami. Hej!